Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie aktualizacje ogrodowe. Pokażę Wam, co tam u mnie się dzieje, a trochę się dzieje, dlatego że teraz jest świetny czas na zakładanie rabat, na robienie trawników, na wertykulację, na przycinanie krzewów, na podziały niektórych roślin, także tych prac ogrodowych, które teraz możemy wykonać, jest naprawdę dużo. Ja Wam pokażę, co ja w tym tygodniu robiłam i pokażę Wam, co tutaj się ogólnie dzieje w ogrodzie. Kochani, idziemy tutaj do tego punktu kwitnącego. Jeszcze chcę Wam pokazać, akurat załapią się hiacynty, które przepięknie rozkwitły. Ja mam takie jasno-różowe, tylko te jedne, ale w domu już czekają białe do wysadzenia, które kupowałam na święta. Ja wysadzam po przekwitnięciu bezpośrednio do gruntu, skracam te zielone części i one na przyszły rok będą rosły, bo te też są kupione w markecie i po przekwitnięciu, kiedy stały sobie w domu, wysadziłam je tutaj do ogrodu i już są trzeci czy czwarty sezon. Także jeżeli macie takie cebule w domu, to nie wyrzucajcie ich, tylko wsadźcie sobie gdzieś do ogrodu i one będą cieszyły oko przez następne lata. Tutaj rusza tawuła, zobaczcie, to jest ta przesadzona, ona troszkę wolniej rusza, ale już ruszają tawuły. Tu za chwilę zacznie się piękna rzecz, zaczną kwitnąć floksy. Floksy są przepiękne, ja mam akurat takie jasnofioletowe i one będą tutaj naprawdę pięknie wyglądały, a tymczasem na razie mamy żonkile, które tutaj są w rozkwicie i wyglądają naprawdę bosko, taka żółta plama tutaj w tym miejscu naprawdę robi robotę. Ale ja zmierzam tutaj do tej rabaty mojej hortensjowej, która jest tu pod płotem, zobaczcie. To jest rabata hortensjowo-trawiasta. I ja tę rabatę na wiosnę trochę pozmieniałam, bo były tu wsadzone hortensje, 8 hortensji w odmianie Magic Sweet Summer i 8 miskantów w odmianie Zebrinus. I to było posadzone na zmianę. Natomiast stwierdziłam, że będzie trochę za pstrokato i trochę tych miskantów pozmieniałam. I słuchajcie, zmieniłam te miskanty na gracilimusy. I zostało mi 4 miskanty zebrinusy i 4 gracilimusy, natomiast nie są one posadzone na zmianę, tylko troszkę tutaj tak pokombinowałam, żeby było ciekawiej. A teraz kochani, przejdźmy sobie tą moją rabatą, tym moim długim skalniakiem wzdłuż. Zobaczymy, co tu się pozmieniało i przy okazji dojdziemy do miejsca, które chcę Wam pokazać, czyli do tych nowo stworzonych przeze mnie rabat, także przejdźmy tutaj, zobaczmy, co się dzieje. No już wszystko zaczyna ruszać, to jest chyba najpiękniejszy czas w ogrodzie teraz, bo ja uwielbiam, jak to wszystko zaczyna ruszać. Zobaczcie, te skalniakowe rośliny, których ja mam mnóstwo, tych oczek mam tutaj w tych kamieniach całe multum i one wszędzie tutaj u mnie są, zobaczcie. Wszystkie dziury, że tak powiem, wszystkie szpary, wszystkie oczka są porobione i wszędzie tutaj mam tych skalniakowych roślin pełno. Tutaj poprzycinałam sobie też tę tuję, żeby trochę była bardziej ogarnięta. Tu właśnie dosadziłam sobie kolejne rojniczki. Mam nadzieję, że fajnie będą rosły i nie będą ich się czepiały ślimaki. Chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj, że już powoli zaczynają ruszać trawy też. Tutaj mam trawę Red Baron. A, nie powiedziałam, że na tej rabacie hortensjowej też w jednym miejscu sobie posadziłam 2 małe kępki trawy Red Baron. I tutaj mamy hoken coś tam. Hoken chloe, nie wiem jak to się czyta. To jest ta trawa taka żółta z takimi pokładającymi się wiotkimi źdźbłami. Bardzo fajna trawa. I z drugiej strony ona również jest i widzę, że ona to już fajnie sobie tutaj poczyna, fajnie rusza. Zobaczcie. Oczywiście mam towarzysza, no i tutaj też fajnie to wygląda. W tej kuli te rojniki ruszyły bardzo mocno i widać, że zaczynają po prostu puszczać nowe przyrosty. Idziemy dalej, tutaj mamy tawułę, która już pięknie rusza, berberys, który za chwilę będzie już kwitł, zobaczcie, bo już ma mnóstwo pączków. I kolejna tawułę, tym razem żółta, która już też przepięknie obsypała się listkami. Ostatnio też wybierałam tutaj spod tych floksów kamienie, jak możecie zobaczyć, są takie lekkie wgłębienia, bo chcę, żeby one się tutaj bardziej rozrastały. No a na kamieniu ciężko im będzie zapuścić korzenie, więc powybierałam spod nich, bo one się już mocno rozrosły. Idziemy dalej, tu kolejna piękna tawuła, która, no tutaj one robią mi kolor. Robią mi w tym momencie kolor.
Bardzo mi się podobają właśnie one na wiosnę, jak tak te barwy są takie żywe. Perukowiec. Ale widać, że już ma pączki, także już niedługo ruszy. Kolejny berberys, który jest moim ulubionym, natomiast bardzo lubią go zjadać jakieś szkodniki tak w środku lata, bo on jest taki limonkowy, bardzo jasny, piękny. Natomiast właśnie muszę pilnować, żeby go w tym roku czymś opryskać, żeby mi go znowu coś nie zjadło. I lecimy dalej. Tu zobaczcie, piwonie już pięknie ruszyły. Wierzba też już ma mnóstwo liści. Tu jest ta wierzba płożąca, którą ostatnio Wam pokazywałam. A tu, kochani, kwitnie moja piękna wiśnia japońska, która jest wabikiem na pszczoły. I pszczoły tutaj przy niej mocno pracują. Czasem jak się tutaj podejdzie, to jest jeden wielki bzyk. Dochodzimy powoli do miejsca, gdzie w tym tygodniu właśnie skupiały się moje prace, moje i mojego męża. I słuchajcie, tak, tutaj w tym miejscu kończył się mniej więcej tak jak te kamienie trawnik, więc przekopaliśmy tutaj, znaczy mój mąż przekopał tutaj miejsce na kolejny trawnik. Przedłużyliśmy to obrzeże, tu zobaczcie. I tu na tym pasku właśnie został posiany nowy trawnik. I tam w oddali widzicie nową rabatę. I to jest właśnie ta nowo powstała rabata tutaj na samym końcu, która, słuchajcie, nie jest duża, ale tak, na samym końcu tej rabaty mamy trzy zebrinusy, które stanowią tło tej rabaty. Tutaj w środku będzie sobie rosła powoli forsycja, która będzie po prostu na wiosnę takim fajnym akcentem. Dalej mamy wydmuchrzycę piaskową, to jest taka trawa, która ma takie srebrne liście, srebrno-niebieskie i właśnie podoba mi się strasznie to, jak na tle tych miskantów zebrinusów, które mają ciepły raczej odcień zieleni i żółci, wyglądają rośliny, które są takie właśnie niebieskawe, siwe. Bardzo mi się to podoba, dlatego sobie tak to skomponowałam. Tutaj będzie rosła jeszcze hortensja, słuchajcie. To jest hortensja z Biedronki. Przezimowała ładnie, zobaczymy jak ruszy, jak będzie rosła. No i posadziłam tutaj jeszcze jedną roślinę, którą dostałam od swojej mamy. To jest szczepka, ale nie wiem, co to jest. Może Wy mi powiecie, moja mama też nie wiedziała. Nie mam pojęcia, co to jest za roślina. W każdym razie ją tutaj posadziłam. I mam nadzieję, że też będzie fajnie wyglądała. Także taką małą rabatkę stworzyliśmy. Potrzeba tutaj jeszcze dosypać kory, bo niestety kory jest tutaj za mało. No i czekam, po prostu czekam, aż to się teraz rozrośnie. Tu również mam taką nowo powstałą rabatę, która na razie składa się z samych róż. To są same róże, ale planuję tutaj dosadzić jeszcze trochę roślin jednorocznych. Być może będą to aksamitki, być może coś innego jeszcze do końca nie wiem. W każdym razie coś tutaj na pewno jeszcze sobie dosadzę. Na razie, kochani, w tym tygodniu udało mi się tutaj położyć obrzeże i wysypałam tę rabatę korą, a dalsze prace zostawiam po prostu na późniejsze dni, kiedy będę mogła już wysadzać te kwiaty takie jednoroczne, czyli pewnie po 15 maja. Ze spraw takich warzywnych to, słuchajcie, pięknie już startuje lubczyk. Ja mam dwie takie kępy duże lubczyku, także lubczyku u mnie nie brakuje. Tylko tutaj trzeba kosić trawę, bo zobaczcie, co tu się dzieje, ile tej trawy jest do koszenia. Ale jakoś u nas na razie nie ma pogody, ciągle pada, więc zostanie to po prostu na przyszłe dni. W każdym razie już na pewno jej się pierwsze koszenie należy. Niedługo będę ruszała też z warzywnikiem, bo to już będzie czas i pora. Na razie wisiałam tylko żytkiewkę, która tutaj pięknie powschodziła. W razie W leży tutaj też agrowłóknina, żeby ją przykrywać, jeżeli coś by się działo. Pięknie startują też truskawki. Zobaczcie, już się co nieco zazieleniło. Jeżeli jeszcze nie oczyściliście swoich truskawek z takich zeschniętych liści, nie oplewiliście ich, to też jest dobry czas, żeby to zrobić, bo później jak będą pączki, to łatwo jest te pączki utrącić i no i nie będzie owoców. Ja liczę na to, że w tym roku moje truskawki w końcu będą pięknie owocować. Mam taką nadzieję, tam na tym drugim poletku też są truskawki z malinami posadzone.
Także czekamy, co z tego będzie.